łączy ludzi racjonalnych z tymi bardziej emocjonalnymi? Potrzeba sensu w robieniu tego, na co się decydują. Mindset Szefa to podcast dla szefów, którzy chcą budować firmy z sensem, spokojem, efektem i satysfakcją. Zapraszam Cię serdecznie, nazywam się Monika Ryszko, jestem psychologiem w biznesie, przedsiębiorcą z ponad 12-letnim stażem, autorką programów rozwojowych dla biznesu i książki o tym samym tytule Mindset Szefa. Biznes to nie tylko gra intelektualna. Właściciel bez emocji jest jak szarlotka bez jabłek. Włącz ciekawość i zaczynamy. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Mindset Szefa, z tej strony Monika Ryszko. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie jest bardzo zimno, więc gdzieś będzie gorący jak zawsze temat, czyli komunikacja. Ale nie tylko dlatego, że jest zimno, ale też dlatego, że ten temat zapowiadałam w poprzednim odcinku. Taka sobie konsekwencja, że jak coś mówisz, to wypadałoby to zrobić. Swoją drogą zastanawiam się, jak to jest u Ciebie. Jak często spotykasz się z sytuacją, gdy ktoś mówi, że coś zrobi, a potem jakoś to nie wychodzi. Jak na przykład mail, który mówimy, że jest pilny, aby na niego odpowiedzieć, a potem, gdy ktoś spędza mnóstwo czasu, aby tę odpowiedź przygotować, my czytamy go za tydzień albo dwa, bo okazuje się, że ani pilny, ani ważny nie był. To znaczy ta odpowiedź. Albo gdy w szkole pani zadaje dzieciom 100 zadań na następny dzień, dzieci siedzą po nocy, po czym pani sprawdza za tydzień albo wcale, bo właśnie jej się zapomniało. Takie wspomnienia pewnie też mamy z dzieciństwa, no właśnie. No i myślisz, że to kwestia braku odpowiedzialności, ignorancji, nietraktowania ludzi poważnie? Pewnie coś w tym jest. Natomiast to wszystko właśnie jest o komunikacji. O komunikacji tak, jak ja ją rozumiem, a co opisałam zresztą w obu moich książkach, i Mindsetie Szefa, i Mindfucku Szefa. A komunikację rozumiem właśnie jako wszystko to, co mówimy, piszemy, pokazujemy. To właśnie w ten sposób ujawniamy swoje nastawienie, przekonania, obawy, odpowiedzialność i to, jak traktujemy, uwaga, przede wszystkim samych siebie. W końcu to, czy reagujesz, działasz, mówisz spójnie i konsekwentnie, to Twój własny wizerunek. Teraz to się potocznie nazywa marką osobistą. To jest podcast Mindset Szefa, więc odniosę się do tego, co jeszcze w książce o tym samym tytule napisałam. Nomen omen właśnie szykuje się do druk, a właściwie drugie wydanie, bo pierwsze skończyło się kilka miesięcy temu. A to znaczy na ten moment dostępny jest e-book i audiobook, wersja drukowana na początku roku. Więc jeżeli zależy Ci na pełnej wersji papierowej, to śledź komunikaty ode mnie, będę na bieżąco informować, jak tylko książka wyjdzie z drukarni. No więc w Mindsetie piszę m.in. o tym, że na szkoleniach z komunikacji obserwuję bardzo często takie dwie grupy osób. Jedna mówi, uwaga, że dzięki tym szkoleniom, tym technikom, które zostaną zaraz objawione, w końcu mnie inni zrozumieją. No jest druga grupa osób, która mówi, w końcu dostanę, zrozumiem, nabędę umiejętności, dzięki którym zostanę zrozumiany. No i jaka jest różnica? Pierwsza, no, bardzo prosta generalnie, pierwsza czeka, aż ktoś się domyśli, druga szuka metod pełniejszego, jaśniejszego, skuteczniejszego sposobu wyrażania siebie i weryfikowania, co druga strona zrozumiała. No i między innymi o tym jest ta książka, ale dzisiaj w tym podcaście, w tym odcinku siedem błędów, które i pierwszym, i drugim, czyli tym, co czekają, aż zostaną zrozumieni, i tym, co robią coś, żeby zostać zrozumianym, życie utrudniają. No więc błąd pierwszy. Strefa domysłów. Nie komunikujesz albo raz na jakiś czas bliżej nieokreślony.
Jest takie powiedzenie, że brak informacji jest gorszy niż zła informacja. I to taka prawda objawiona, bo kiedy wyobrazisz sobie kilka osób siedzących w milczeniu w jednym pokoju, no to konia z rzędem temu, kto zgadnie, o czym one myślą. Dokładnie tak samo jest, gdy nie komunikujemy do swoich zespołów. Fantazje i przestrzenie na własne interpretacje są właściwie bezgraniczne. Bez informacji zostawiamy ludzi tak trochę kroczących w ciemności. A że to nieprzyjemne uczucie, to każdy będzie chciał jak najszybciej znaleźć ulgę, więc wymyśli sobie coś, co mu akurat będzie przydatne, będzie mu służyło. No a to nie powinno Cię dziwić, że może być dalekie od tego, czego Ty sam oczekujesz. Inna przykra konsekwencja niedzielenia się informacjami, planami czy celami, bo ten błąd tego szczególnie dotyczy, jest to, że jeśli zespół nie wie, co jest teraz najważniejsze, to jak można oczekiwać zaangażowania? No nie można. Znaczy można, ale raczej ono nie nastąpi. Więc błąd pierwszy, żeby go nie popełniać, to komunikuj cele. Powtarzaj, co jest priorytetem. Pytaj o rozwiązania, pomysły. Nie tylko ukierunkujesz myślenie, ale przede wszystkim pobudzisz kreatywność i zaangażowanie. Pod warunkiem, że będziesz pytał, to pozwolisz odpowiedzieć. Okej, błąd drugi. Więcej nie znaczy lepiej. Ostatnio w trakcie jednej z konsultacji usłyszałam od klienta, że ma do zakomunikowania bardzo trudną decyzję dotyczącą zamknięcia jednego obszaru biznesowego. No i nasza konsultacja doszło do niej na okazję tego, że właśnie ta osoba chciała się do tego spotkania dobrze przygotować. No i pierwszy pomysł był taki, żeby dać krótką informację na koniec cotygodniowego spotkania operacyjnego, żeby za dużo czasu nie poświęcać na to, że będzie tak jakoś sprawnie, przyjemnie, jak tylko powie, no i no, o czym tu dyskutować. No i normalnie jakby chciał dodać, że chwilowo nie będzie wody w firmie. To taka trochę informacja, nie? Bo zamykamy coś, a no chwilowo nie będzie wody, poczekajcie, zaraz będzie lepiej. No ale po krótkiej wymianie kilku pytaniach ode mnie uświadomił sobie, że po pierwsze to za gruby temat, żeby łączyć go z bieżącymi sprawami, a po drugie komunikat to jedno, ale wypadałoby, aby ta dyskusja, aby była jakakolwiek dyskusja na ten temat, jakaś wymiana, poznanie opinii pracowników, a jakaś przestrzeń na to, żeby się podzielili, co im to robi, bo przecież to się nie zadziało z dnia na dzień, było coś wiadomo o tym wcześniej. A no taki komunikat, umówmy się, jakby nie było, może budzić niepokój, więc wskazany, aby dać przestrzeń na to, żeby te obawy nie zostały tylko w głowie słuchaczy, no bo wtedy błąd pierwszy. Odpowiedzą sobie sami i może nawet zaczną się ewakuować. Więc to oczywiście tylko przykład i mówię, że więcej nie znaczy lepiej, to znaczy, że dużo informacji na jednym spotkaniu to nie najlepszy ten sposób. No i potem sposób przekazania, interpretacji, przestrzeni na to, co w danym momencie przedyskutować, a nie tylko oznajmić, to jest zupełnie inna kwestia. No i to oczywiście tylko przykład, ale to samo dotyczy maili, rozmów telefonicznych. No i to tak bym powiedziała, że jak z jedzeniem może być najlepsze, ale jak jest go za dużo, no to niestrawność gotowa. Dlatego tu sprawdza się to, że mniej znaczy więcej. Mniej informacji równa się większa uważność i głębsze przetwarzanie. A tym samym wyższe prawdopodobieństwo, że dotrze to, na czym Ci zależy i jeszcze mało tego w drugą stronę zorientujesz się, jak to zostało odebrane. Więc może przeanalizuj swoje spotkania, czy nie są czasami przeładowane, bo wtedy trudno o jakieś racjonalne, sensowne wnioski i faktycznie dogłębną analizę. Błąd trzeci. Jednostronność. Kiedy gadasz, to nie słuchasz. Zacznij pytać. Zmień gadanie na pytanie, no to takie kolejne mindsetowe hasło. Chyba nawet weszło trochę do przestrzeni socjalmediowej, bo widziałam już różne przeróbki. No ale skupię się na tej swojej wersji, czyli zmień gadanie na pytanie. O tym jest mama w mindsetie, o tym jest akademia, którą prowadzę i absolwenci już liczeni w setkach.
no potwierdzają, że faktycznie pytanie jest zdecydowanie lepsze niż gadanie. Więc przypomnij sobie swoje spotkanie, jakiekolwiek, którego byłeś prowadzącym, organizatorem. Albo wyobraź sobie kogoś ze swojego otoczenia, może swojego szefa, może z jakiegoś współpracownika, może będzie łatwiej na czyimś przykładzie. Ile czasu zajęło gadanie, a ile pytanie? To jest trochę tak jak czas antenowy, więc ile czasu mówi szef, organizator, prowadzący, a ile jest czasu na tą dyskusję? No, no i jeszcze jak już były jakieś pytania, to ile czasu dano na odpowiedź? W swojej praktyce przeprowadziłam setki godzin już w sumie szkoleń, obserwacji w obszarze spotkań, samych tylko spotkań, efektywności spotkań. No i przypominają one raczej wystąpienie publiczne, a nie spotkanie. Bardzo często, albo moment, gdy, no znowu będzie o szkole może trochę, pani pyta, kto do odpowiedzi, wszystkie głowy spuszczone na dół. To taki obrazek, który się często sprawdza, pojawia na spotkaniach zespołowych. Jakby głowa spuszczona w dół dawała poczucie bycia niewidzialnym. No więc pytanie, po co organizujemy w ogóle spotkania, tak? Żeby się wygadać, czy żeby porozmawiać, nie? Przedyskutować, poznać opinię, pomysł z drugiej strony. Jeśli nie ma pytań, albo zadajemy pytania, a potem sobie sami na nie odpowiadamy, to trudno mówić tu o relacji. Nie ma współpracy, ani nie będzie też zaangażowania, no bo ludzie będą czekali na te gotowe rozwiązania. I tyle. A pytań najlepiej uczyć się na Akademii Mindset Szefa. I to nie jest moja opinia, ale absolwentów. Jeśli słucha tego odcinka któryś z Was, któraś z Was, szanowni absolwenci, uczestnicy, bo jeszcze trwa końcówka czwartej edycji, jeszcze przed nami finał, to wiecie, jak cudowny to był czas, jest jeszcze i ile wspólnie zrobiliśmy. Także serdecznie, serdecznie Cię pozdrawiam. Okej, błąd czwarty. Nie wiadomo, kiedy spadnie, to taki błąd czwarty. Niespójność, najzwyczajniej w świecie niespójność. Kiedy już mówisz, to bądź konsekwentny. Oczywiście zmiana terminów, oczekiwań czy priorytetów to jest możliwe i to się może wydarzyć, tak? Natomiast nieregularne komunikaty powodują, że nie wiadomo, co nas czeka. No i tu krótko, bo było o tym we wstępie. I tu bardzo ważne, to co już powiedziałam, masz prawo do zmian. Możesz zmienić zdanie, możesz zmienić oczekiwania, możesz zmienić priorytety, tylko ważne, żeby o tym mówić i to mówić o tym na bieżąco. Natomiast oczywiście są też tacy, dla których życie w chaosie oznacza szczęście i najlepiej w tym chaosie i tej nieprzewidywalności się odnajdują. No i jest też sposób na to, żeby nie bałamucić swojej natury, a to po prostu powiedzieć swoim współpracownikom, że twoją konsekwencją jest bycie niekonsekwentnym. Więc absolutnie nie chodzi mi o to, żeby znajdywać jakieś uniwersalne rozwiązanie i na siłę się do niego zmuszać, tak, i ponieważ trzeba komunikować, to ja będę komunikował. Ważniejsze jest to, żeby się siebie nauczyć i nauczyć siebie innych. Jeśli komuś to będzie bardzo, bardzo przeszkadzało, to się rozejdziecie i nie będziecie się na siłę ze sobą męczyć. Tak jest, myślę, łatwiej niż na siłę dopasowywać się do ramy. Także rzecz w tym, żeby rozumieć konsekwencje własnych zachowań i to, co się zadziało, że się zadziało. Okej, błąd piąty. Pustosłowie zawieszone w abstrakcji. Brak intencji, odniesienia do celu, oderwane od rzeczywistości zadania itd. itp. No i co? Znasz to uczucie, kiedy wychodzisz ze spotkania, prezentacji albo czytasz wiadomość i zastanawiasz się, ale o co właściwie chodziło? No to jest właśnie ten błąd. Bez konkretów, bez pytań, bez kontekstu. No i co autor miał na myśli? Dużo słów, mało treści. Domyśl się albo wiej. No i na początku ludzie się zastanawiają. Zastanawiają, szukają, może nawet stresują.
A jak nie ma jakichś tam konsekwencji, nic z tego się dalej nie dzieje z tym, no to zaczynają to ignorować. A z czasem, ponieważ no nie można ciągle wszystkiego ignorować, bo chciałby się coś sensownego zrobić, no to się zaczynają męczyć, a potem odchodzą. Bo ile można czekać? To trochę tak, jakbyś się stał pod drzwiami i słyszał: już ci otwieram, zaraz, za momencik, jeszcze coś zrobię, jeszcze coś ważnego, zaraz ci powiem, no już, 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 zaraz biegnę i ci otwieram. A, no i tak ktoś czeka i czeka i czeka, ale się nic nie dzieje, no to ile będą stać pod tymi drzwiami? Więc ludzie chcą konkretów, są naprawdę ciekawi tego, co chcesz powiedzieć, o co ci chodzi, czego oczekujesz, jaki jest cel. Wtedy mogą się zaangażować, podzielić z Tobą swoimi doświadczeniami, pośmiać się razem i tak po prostu w ogóle zasadniczo współpracować. Dlatego jeśli... No właśnie. A jeśli łapiesz kogoś albo siebie samego czasami na zawieszonym, na pustosłowiu zawieszonym w abstrakcji, to jest takie proste ćwiczenie. Powiedz sobie albo tej osobie: dobra, to teraz to samo, tylko w 7 słowach. Także teraz to samo, tylko w 7 słowach, to jest takie narzędzie, takie ćwiczenie, taki trening konkretyzowania własnych myśli. Okej, błąd 6. Teraz zbliżamy się do takiej treści trochę bardziej psychologicznej. Błąd 6 to my, to ty i ja. I w zasadzie to nawet już nie jest błąd, tylko to już jest rozwiązanie, bo my to ty i ja. Pamiętam swój początek, kiedy swój początek taki szkoleniowy, rozwojowy, dawno, dawno temu, kiedy jako uczestnik szkoleń z kompetencji menedżerskich, no, jak każdy, szukałam odpowiedzi na tą tajemnicę sukcesu zespołu. Tak coś czułam podskórnie, że przepisu takiego, tajemnicy, no nie ma. Recepty też nie ma. No ale chciałam się dowiedzieć jak najwięcej, co można zrobić innego, co można zrobić inaczej, jak to robić w ogóle. No więc na niemal każdym szkoleniu słyszałam coś takiego: mów do zespołu my, bo tak łączy się ludzi i to buduje poczucie jedności. Czyli my robimy, słuchamy, pracujemy my, planujemy my, odpowiada my. No i dzisiaj to patrzę na to trochę jak na takie no, duże nieporozumienie, bo to tak naprawdę nie buduje poczucia zaangażowania, tylko wzmacnia taką symbiozę, unieruchamia wręcz. Bo jeśli my wszyscy tak myślimy, to nie ma miejsca na inne zdanie, opinie czy sugestie. To my potrafi naprawdę wprowadzić do takiego syndromu, być może znasz, a to takie dosyć powszechne, syndrom myślenia grupowego. W sensie, że nawet jeśli ktoś myśli inaczej, albo widzi wręcz, że no, jakaś decyzja jest podejmowana błędnie, albo jakieś dane nie zostały uwzględnione, no to no, nie odezwie się, bo grozi to pewnego rodzaju ostracyzmem, wykluczeniem z tego wspólnego my. No a nic tak nie boli jak wykluczenie społeczne. Jest taki serial, You, historia, jakich niestety bardzo dużo, ale nie będę spoilerować. Jak chcesz, to na serwisie na literę N można go znaleźć, ale jest tam taka scena, trochę trzeba na nią poczekać, bo dopiero w sezonie 3, gdzie terapeuta mówi do pary, która również posługuje się określeniem my, ciągle my, nasze problemy, my. No i cytuję terapeutę: my to współuzależnienie w przebraniu miłości. To była para małżeńska, natomiast w serialu, natomiast w życiu takim naszym biznesowym, to tak, to my to jest takie trochę unieruchamiające. Potem nie daj Boże ktoś po latach zdecyduje się opuścić organizację, to jest podejrzewany o brak lojalności, no jakżeż śmiały. Więc ostrożnie z tym my, a cały ten cytat po prostu uwielbiam, to jest tak prawdziwy, że aż straszne i piękne i straszne. Zatem ja to ja, ty to ty. Owszem, może mieć wspólny cel, może być on nasz wspólny, ale rola w jego organizacji jest odrębna dla każdego.
No i dobra, i mamy błąd siódmy. Dochodzimy do finału dzisiejszego odcinka. Błąd siódmy to wszystkie musimy, trzeba, powinniśmy. No i błąd siódmy, który bezpośrednio wynika z szóstego, uwaga, czyli wszystkie a my w życiu, uwaga, wszystkie my powinniśmy, wszystkie my musimy, no to tak zachęcam do tego, żeby spojrzeć na to w ten sposób, że w życiu nic nie musimy. Naprawdę nic nie musimy. To jest takie uwalniające, trochę czasami trudne do przyjęcia, ale naprawdę nic nie musimy. Na coś się decydujemy, coś wybieramy i wtedy można poczuć odpowiedzialność, można bazować na swoich zobowiązaniach, ale to zawsze jest wolny wybór. Więc jeśli działasz pod przymusem albo pokusą jakiejś zewnętrznej nagrody, no to nie ma mowy o motywacji wewnętrznej przy okazji. No a mam nadzieję, że to nie jest już jakieś żadne rocket science, żadne odkrycie, że to właśnie motywacja wewnętrzna jest najbardziej trwała, najbardziej budująca, daje najwięcej zadowolenia i kreatywności. Dlatego nie musimy, a na przykład mamy w planie, mam w planie, wybrałem, zdecydowałem, tak, chcę razem z Tobą, Ty razem ze mną, żeby nie powielać tego my, wspólnie zdecydowaliśmy, ale każdy z nas miał tam swój własny udział, a to dla mnie ważne, to mnie kręci, mniej lub bardziej przyjemne, ale zrobię, bo prowadzi do tego, co ważne i wtedy można myśleć o tym, że właśnie dotykamy motywacji wewnętrznej, nic nie dzieje się pod przymusem, ale naszej własnej woli. No, tylko że trzeba by było najpierw wiedzieć, co jest ważne. A to okazuje się, że zmasakrowane ilością zakazów i nakazów pozostaje głęboko ukryte. Dlatego zostawię Ci dziś z pytaniami. Zastanów się, pomyśl tak dla siebie. Co naprawdę jest dla Ciebie ważne? Jak o to dbasz? Jak to wyrażasz? I co wiesz o ważnych rzeczach ludzi, z którymi pracujesz, przebywasz, żyjesz? Tylko w ten sposób sprawdzicie, na ile jest Wam ze sobą po drodze. Wtedy komunikacja stanie się naprawdę łatwiejsza, to znaczy osiąganie oczekiwanych efektów w tej komunikacji stanie się łatwiejsze, bo komunikacja sama w sobie jest banalnie prosta. Ciągle komunikujemy, natomiast osiąganie w niej zamierzonych efektów wymaga trochę pracy, uważności, koncentracji i standardowo, jak to u mnie, dbania o siebie, do czego no właśnie nieustannie zachęcam. No dobra, no to dziś trochę tak nonszalancko się pożegnam. Było 7 błędów, męczący podcast, trzeba się było skoncentrować. Nie wszystkie treści takie oczywiste. Zatem cóż, na dzisiaj dużo ciepła Ci życzę. No i ciao, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!